Prezes spółki generalnego wykonawcy Radomskiego Centrum Sportu przebywa w areszcie od połowy listopada. Sąd zdecydował wówczas o zastosowaniu wobec niego aresztu warunkowego, czyli uzależnił dalsze stosowanie aresztu od wpłacenia kwoty 300 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Od tej decyzji zażalenie złożył obrońca i prokurator. Sąd okręgowy w Lublinie wydał decyzję, z której wynika, że Roman S. nie będzie mógł opuścić aresztu po wpłaceniu 300 tysięcy złotych. Ponadto sąd wyeliminował możliwość wpłaty poręczenia i zamiany tego aresztu na środek o charakterze wolnościowym. Postanowienie jest prawomocne. Roman S. pozostanie w areszcie przez kolejne 2,5 miesiąca, czyli do 14 lutego 2022 roku. Przypomnijmy, że mężczyzna jest jedną z trzech zatrzymanych osób w sprawie nieprawidłowości związanych z budową Radomskiego Centrum Sportu. Usłyszał 15 zarzutów.